Hejka moi drodzy, z tej strony Norbix i witam was w kolejnym odcineczku z Astronii. Zmiany. O, już widzicie pewnie tego wielkiego pytonga wystającego z ziemi, na którego górze postawiłem nadajnik, żeby po prostu łatwiej się lokalizować w terenie. I zmiany. Przeorganizowałem całą bazę. Tu są drukarki, tu są komory badawcze. Nie wszystko jeszcze zrobiłem. Tutaj dałem takie miejsce, wiadomo, robocze. Wszystko tu jest, kondensatory, te sprawy, wirówki, piece. Sporo węgla przetopiłem. Surowców jest trochę mało, trzeba będzie zrobić więcej. Sporo amonu znalazłem. Grafenu nie przywoziłem. Parę próbek jeszcze pozbierałem. O właśnie, fuleku mam. Bo jest już przyszykowane do pewnych rzeczy. Po pierwsze, odblokowałem wszystkie portale, które były na naszej kochanej planecie, tutaj. Od razu to dajmy, niech to się bada. W sumie to mogłem zrobić te większe platformy badawcze, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. I tak mamy sporo, jakby nie patrzeć tego wszystkiego, więc... No po co? Nie ma po prostu sensu, no nie? Ile to w ogóle bajtów? 650, 1200? No, jest okej. Nawet spoko. I tak chyba mamy sporo. No pewnie, że tak, więc zarąbiście. Dołożyłem, jak widzicie, do... Wow, what's going under? Coś tu się dzieje niedobrego. Dołożyłem, jak widzicie... O, coś tak będzie bugować? Okej, no niech tak będzie. Dołożyłem po panelu, po tym wszystko, co znalazłem. Tutaj przeorganizowałem sporo surowców, mamy też z zapasu. Tu mamy jakieś analizatory, te sprawy. Natleniarz w ogóle zbadałem, zrobiłem. Ale uważam, że jest to bezsensowne, jeżeli nie ma czegoś takiego jak przenośne RTG. No po prostu jest useless, totalnie useless. To w sumie mogę odłożyć, bo jakby nie jest mi na razie potrzebne, tylko nie wiem gdzie to dać. Dajmy to tu. O Jezus, te baterie robią masakrę jakąś. Chyba przez przedłużacze, co? Nie wiem, przepiąłbym to gdzieś nawet. Coś tu się pieprzy. Mniejsza o większą, zostawię na razie tu tą baterię, najwyżej później się tym pobawię. Zrobiłem wiertło trzeciego poziomu, RTG kolejne do łazika, RTG tu jest przy tym i RTG mamy w bazie, więc są trzy. O, teraz się kolejna psuje. Chyba tak musi być po prostu. Dobra, walić to. Niech co to tak chodzi. Wypakowałem wszystko z rakiety, odblokowałem portale i tak, doczytałem, że potrzebny jest kwarc, więc weźmiemy dwa od razu. Jeden, żeby sobie aktywować, a drugi, żeby wziąć ten kamień i zawieźć go na to, no zaraz zobaczycie w sumie na co. Grafit, pakowniki trzeba zrobić. Więc wait a second, zróbmy sobie to. Jeden. Drugi. Grafitu jeszcze mam zapas na tamtej planecie, to tylko muszę polecieć i sobie go przywieźć, także raczej to nie będzie żaden problem. Zrobiłem sobie zbiornik tlenu, który też wybadałem. Przewody, to się nam przyda. Pakowniki, raz, dwa, trzy, cztery. Chyba wystarczy, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Troszkę złomu, te sprawy, dobra, tu mamy wszystko kompletnie, jest ten łazik zasilany, ale nie potrzebujemy go. Mod szeroki, świder mod 1. Okej, okay. Quick cięcie, zaraz się widzimy. Okejka, chyba wszystko co trzeba zrobione. Dobra, pakujemy się w nasz łazik. I myślę, że zrobimy to tu, gdzie ja się dokopywałem tam w dół, po surowce. Właśnie tu będziemy się kopali po prostu pod siebie. Zrobimy to dosłownie tak, że się przekopę tylko delikatnie, tak pod tym kątem, jaki jest obecnie. A potem będziemy lecieli centralnie w dół, nie? O. I patrzcie. O, da radę? Przekopię się? Ale to wygląda śmiesznie. Ja pierdzielę. Porobię może tu później jakieś zejścia te sprawy. What the shit, co tu się wydarzyło? Dobra, to jest najoptymalniejszy sposób, że tak powiem, dostania się do wnętrza. Niekoniecznie najlepiej to wygląda. Ależ to jest głośne. Ale tu już grawitacja zaczyna się dziać śmieszna, więc jesteśmy już naprawdę chyba blisko. Wow. Już kompletnie nie wiem, gdzie my jedziemy, ale... Dobra, chyba jest okej. Tu już się zaczynają czary dziać. Z grawitacją i to naprawdę czary.
Już jest blisko. Dobra, odwróćmy się. No nie gadajcie, że ja nie przejadę przez to. Okej. Ajajaj, utknęliśmy. Trzeba jakoś z tego wyjechać, bo będzie lipa totalna. Wait a second. Nie chciałbym tu zginąć przypadkowo. Kurczę no. Nie gadajcie, że staka złapaliśmy. Jakby potrzebuję pod nami się lekko podkopać. To jest lipa totalna. Aha, na tym się zablokowaliśmy. Dobra, muszę wyjść, tylko boję się, że to się skończy tak, że mnie ten smrodziarz zabije. Chociaż nie powinien. Dobra, mamy. Blokowani jesteśmy, jedziemy jeszcze niżej. Już jesteśmy chyba close. Wiem, że pamiętam, przy planecie było Astronium. O, tu już się czary dzieją. Kurczę, ile my już warstw się przekopaliśmy, a ile jeszcze jest? O, patrzcie, ile amonu tu jest. Że tu jeszcze w ogóle ktoś się dokopał kiedyś, nie? Patrzcie, ile surowców. Dobra, lecimy niżej, nie? Fajnie to wygląda, ale... O, proszę bardzo. Ile tutaj naszego amelinium do przetopu. Już jesteśmy chyba close, bo osiągnięcie dostałem. O, tu jest Astronium. To by się nam przydało. To by się nam bardzo przydało. No, obróćmy się. Fajnie, tu jest to, co być powinno. Chciałem jakieś sloty wokół. Patrzcie, ile tu jest generatorów. To są dwa generatory dobre średnie, nie? Ale Astronium to ja sobie wezmę. Tylko jakby... O, czy ja potrzebuję to światło? Niezbyt. Dobra, weźmy sobie to Astronium. Dwa na razie. Potrzebuję się dostać do tej kostki. Tylko jak tam wjechać? To ten smrodziciel znowu jest gdzieś. Jak się tu dostać? Wow, ale tu się cuda dzieją z grawitacją. Chyba utknęliśmy. A, tu jest ten gaz śmierdzący. No nie gadajcie, że ja się tu wywaliłem. Dobra, wydarzyła się rzecz bardzo zła, bo jak widzieliście, już nawet nie chciało mi się tego komentować, że ja się tam wywaliłem od tego gówna. No to jedziemy jeszcze raz, no. Mam nadzieję tylko, że trafię we wszystko to, co trafiłem wcześniej i bez problemu tam wjadę, żadnego. Bo tak, tu się wkopaliśmy, pamiętam, w dół. No, wstań tym łazikiem. Ciągnikiem właściwie. Dobra, tu się bezpośrednio w dół kopaliśmy, więc lećmy tak samo. Wiecie co, ja wam może oszczędzę tego, bo się jeszcze ktoś zwymiotuje i po prostu widzimy się, jak ja tam dojadę, jakimś cudem. Albo się dokopa. Dobra, jestem na dole, ale powiem wam, że tylu przeciwieństw losu to dawno nie spotkałem. Masakrycznie było tu wrócić ciężko i naprawdę nie polecam nikomu. Gdzie my mamy nasze rzeczy? Tu. Wow. Takie małe te rzeczy są jakieś, mam wrażenie, wszystkie. Czy jest tu nasz plecak gdzieś leżący? Sprawdźmy to. Pakownik jest. Minus minusów, nie widzę naszego jakby plecaka. Który z nami był. I to mnie denerwuje, bo nie mamy rzeczy, które mieć powinniśmy. Hards mamy chociaż, mamy te pakowniki. To spoko, tylko nie mamy przewodów. Więc fajnie by było, nie wiem, móc jakimś cudem... Nie wiem, może się przekopać? Kurde, no masakra z tym jest. Wsiądźmy stąd.
Grawitacja tu jest naprawdę śmieszna. Ciach. Jak mam wejść z tego na to? To jest w ogóle wykonalne? O nie, 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 nie. No bo ten obrzyganiec. Powroty. Znowu coś tu smrodzi. Kurde no, szkoda, że to straciliśmy. Czyli filtr trenowy poszedł się jebać i dobra. Przekopmy się w takim razie dalej. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Ale to jest porąbana akcja. Nie wiem, jak tu się gdziekolwiek dostać indziej. Tylko, że astronium chyba zbieramy. To nam się jakby na nic nie przyda. O, 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 wjechaliśmy. Dobra, kozak. Tutaj chyba już będzie git. Oh shit, jednak nie będzie git. Chociaż coś trafić. Czy będzie przelecieć na drugą stronę? Oh, fuck, 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 fuck. Stój, stój, stój tym łazikiem. Odwróćmy go. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. Okej, 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 okej. Zajechaliśmy. Jest dobrze. Spotkanie z nieskończonością. Wow, jakie tutaj osiągnięcie, jakieś fajne. Okej, okay, czyli teraz, jeżeli tu dam... Ty, czy tu leży nasz... O, nasz świder, patrzcie, znalazł się. Co się nie znalazło, to moc szeroki, choć leży gdzieś tu leży. O, przewo... leży, ty, kozak. Wszystko jest, tak jak było. Może gdzieś tu leży ten. Dobra, porozstawiajmy sobie tu te słupki. Co by to było? Chyba trzeba wejść na górę. Tylko jeszcze nie ma filtru tlenowego, z tego co widzę. Gdzieś się zagubił. No, chyba że u góry będzie. Tak też może być. Dobra, wejdźmy na górę. Tak szybko jak się tylko da. Słupki nam za wiele nie dadzą, jak je tak postawimy, ale... Chyba kwarc tu trzeba włożyć. Czy nie tu? I się powinno wydarzyć... cuda. Weźmy sobie to. Okej, mamy kamyczek. Ja mam te filtry tlenowe? Gdzieś? Że mi tlen nie schodzi w ogóle tutaj? Czy tu w ogóle tlen nie schodzi? Może tak być. Okej, okay, mamy kamyczek z kwarcem, odblokowaliśmy. Trzeba go teraz zanieść niżej i włożyć chyba tu i wtedy się aktywuje to, co ja myślę. Tak? Ciach. Dobra, to pozbierajmy te słupki, jak to nam się na nic nie przydaje. Odblokowane, przebudzenie Sylwa. Odblokowano kombinezon ziemski. A zobaczmy sobie, jak to wygląda. Wow, to jest fajne. Dostajemy w tym. I teraz, jeżeli mnie nie myli... Tak, możemy się na ciemny węzeł udać. Możemy? Czy nie możemy? Aha, dobra, my byśmy musieli teraz tam polecieć rakietą. I... Dobra, zbierzmy sobie to wszystko, bo to się przyda. RTG, te sprawy... To biorę ze sobą. To biorę ze sobą. Kamyczek się również przyda. Szkoda, że nie wszystko się udało znaleźć. What the hell? Okej, okay, pakujemy. I ciągniczek też pakujemy. Teraz sobie to zabieram. To również do eku. Mamy wszystko. I lecimy na węzeł. Chyba tu było najbliżej do nas, z tego co kojarzę. Ale zaraz zobaczymy. Ciach. Teraz musimy ten ciągnik wypakować. Jak im szybciej, tym lepiej. Jednym HP nie spadło. Przyczepę od razu z tyłu. RTG jedno mamy zastępczo. Tamten łazik już tam zostawiłem. Stwierdzam, że nie jest on nam potrzebny do niczego. Najbardziej szkoda tego wiertła i tego RTG by było. Dobra. Superancko, to ja teraz muszę pojechać do bazy, tylko nie pamiętam, w którym to było kierunku.
Ale jakoś zaraz trafię. Widzimy się za chwilkę. Wam powiem w sumie, że to cięcie nie było za bardzo potrzebne, bo jakby nadajnik tam, tam jest ten teleport. W ogóle ja nawet nie wiedziałem, że tak blisko bazy to mam. A tu proszę bardzo. Dwie górki dosłownie objechać. O ile w ogóle dwie. I nasz nadajniczek pięknie widać, czyli jednak przydatnie to ustawiłem, bo z daleka to widziałem. Dobrze, że się rozglądnąłem, bo jechałbym w drugą stronę delikatnie, ale... Wydaje mi się, że będę już pamiętał. Odpaliliśmy teleporter w jądrze, przebudzenie Sylwa. Trzeba będzie w ogóle poodpalać w każdej planecie i wtedy chyba mamy endgame. Chociaż dokładnie nie wiem, bo nigdy jeszcze tego nie zrobiłem. Ach, pięknie ten pytąg wielki, skalny, normalnie, pięknie, pięknie. Okejka. Czyli teraz, jeżeli dobrze myślę, to pakujemy się w rakietę. Przelecimy się, rozumiem. A, wypakuję sobie to RTG od razu. To, co wziąłem zastępczo. To zabrałem stąd. Piękny ten dead tam był, nie? Oczywiście bez faila się nie mogło być. Stronium nie wiem, czy jest w ogóle do czegoś wymagane, ale wiem, że chyba sporo bajtów daje. 1000. Można zostawić. Jedno sobie zostawię na tam, na jakieś tam, na kiedy indziej. Pewnie się do czegoś przyda. Co bym sobie mógł zrobić, to ten mod szeroki w sumie. Jeszcze tylko. Bo szkoda mi go. Z czego to się robi? Z cynku. Czy ja mam gdzieś cynk? Powinien gdzieś być. Jeden chyba ostatni mi został. Tak. Dobrze mówiłem, mod szeroki. Tak jest. A, jeszcze jedno mamy. Patrzcie, jaki kozak. Tu. Gra. Światełko zostawiliśmy. Astronium też dajmy to tu. A niech sobie tam będzie, bo tego chyba przetopić na nic nie da. Hydrazynki mamy full. Pakowniki tu jeszcze są. Dobra, wejdźmy. Wyślijmy na inną planetę. I jeżeli teraz mnie pamięć nie myli... O, zeszło, patrzcie, jak delikatnie zeszło za start. Chyba z 8 startów, jak nie, albo 6, coś takiego. Teraz... O! Jest identyfikowany satelita. Lecimy tam. Pojawiło nam się... Wow, co tu się podziało z tą kamerą? Patrzcie, tu można wylądować w paru miejscach w ogóle, nawet nie wiedziałem. Dobra, wylądujmy sobie tutaj. I dzięki temu będziemy mogli, jeżeli dobrze pamiętam, sobie przeskakiwać między planetami. Ciach, wow, to tu jest jakieś takie ogrodzenie nawet na zejściu. Tutaj nam tlen również nie schodzi. I teraz tak. To powinna być Sylwa. I ciach, odpaliło się. Tryptyk geometryczny, znany rodzaj energii. I tym oto sposobem my stąd możemy się... O, chyba tutaj trzeba wejść. Tym oto sposobem my możemy sobie teraz polecieć na Sylwę. Na inne planety jeszcze nie możemy, z tego co widzę, no bo trzeba będzie to odblokować, no nie? Także kozak totalny, jedno za nami. Fajnie to w ogóle wygląda, taki pierścień idący. Kurczę, zastanawiałem się tak samo, czy by nie kupić sobie gierki Dyson Sphere Program, którą zapewne widzieliście, że ostatnio wyszła. To takie połączenie faktory satisfactory, ale z nazwą od Kerbali normalnie, więc ciekawie. O, jak fajny widok stąd w końcu na te planety jest. Atrox, to będzie Sylwa, tak. Lecimy na naszą kochaną, wracamy i zobaczymy, ile na takie, na taki przelot, ile nam zaszło paliwa z hydrazyny. Gdzie jest nasza baza? Patrzcie, fajnie wszystko podpalane już jest. Powinna być gdzieś tu. Zgadza się? Tak jest. Więc lądujemy. Superancko. Ile zeszło? Pół zeszło. Czyli... Mamy tak jakby tak, 3, start, lądowanie, powrót, lądowanie, to jakby 4 użycia, razy 3, 12 jakby przelotów możemy zrobić na takiej hydrazynie. Zrobiłem też to zapasowo, w ogóle co to siedzenie tu robi. Nie wiem, mam takie przedmioty, które po prostu nie wiem, gdzie mam dać, ale coś będę musiał z nimi zrobić. Robi się ładnie, patrzcie, jak pięknie chodzi wiaterek, słoneczka nie działają, baterie, RTG. Tu się to Astronium bada. Kurczę, sporo mamy tych bajtów. Zastanawiam się, na co to spożytkować. Szkoda, że się zbiornika na nowego nie udało odzyskać. Właśnie, moglibyśmy sobie zrobić te duże panele słoneczne.
Duży turbin chyba nie ma. Automatyką to się jeszcze bawić nie będziemy, mi się wydaje. Tak samą drogą zrobiłem tą dużą platformę tu. Jak widzicie, położyłem ten silos na niej. No, tu jeszcze mamy tego organicznego trochę. No okej, okej. Zobaczmy, co w ogóle mamy do odblokowania ciekawego. Tu mamy wszystko. Plansze do figurek. Czy my to potrzebujemy? Tak na dobrą sprawę chyba nie. Te czujniki to jest automatyka, więc to trzeba będzie kiedyś odblokować. Jeszcze nie wiem kiedy. Sprawdźmy te panele. Tu są kolejne platformy. Pojemniki na zasoby. Duży aktywny magazyn. Łazik, który by też można zrobić. Średni łazik. A to się czymś różni? O! Dwie średnie komory, jedna duża. Dostarcza tlen. Pobiera pół mocy jednostki. Pojazd zwiadowczy z wewnętrznym akumulatorem. Kula wypoczynkowa. Złożonej aluminium. Jak na złość rzeczywiście aluminium nie mamy. Będę musiał iść ogarnąć. Bo to jest jakby do wszystkiego potrzebne. Czujnik mocy, czujnik schowka, baterii. Przyciski, liczniki. Kurde, jakie oni tu pododawali w ogóle opcje różne. Ja tego kompletnie nie widziałem nigdy. Bo tak, silniki mamy, świdry mamy, ciągniki mamy, okej, nie mamy wciągarki, takich rzeczy. Wysoki magazyn, średnia platforma C, średnia platforma B. Z te platformy ja też potrzebuję jakoś. Co by tu jeszcze można zrobić fajnego? Autoramię. Można by zrobić takie autoramię jedno, tylko że zaś do komory wlotowej małe rzeczy włożone do komory wlotowej. Jedną jednostkę mocy. Kurde, to żre. Zrobimy te duże panele, tylko tak. Do nich jest potrzebna miedź, szkło, plastik, grafen. Jak grafen jestem w stanie zrobić, plastik chyba też, szkło. Nie mam kwarcu. I miedzi też nie mam. Lipa straszna z tymi surowcami, bo wszystko się zużyło, a ja się nie przygotowałem kompletnie. Średni pojemnik na zasoby. Gdzieś go miałem tu, więc można by go jakby nie patrzeć zabrać. Ja, on by nie podpiął się tu? A nie, tu by się nie podpiął. A szkoda. Dodatkowe miejsce by było, więc pasowałoby chyba, żebym ja pojechał tym łazikiem w głąb i troszeczkę pokopał, co? Tych surowców. Lipa straszna. No dobra, tak zrobię. Wydobędę ile mogę. Wezmę sobie ten pojemnik na zasoby. To się na pewno przyda. Wrócę, porobimy jakieś czary. Także co, widzimy się za chwilę. Okej, wracam sobie. Troszkę okrężną drogą, bo w podziemiach mnie poniosło, ale wydaje mi się, że tyle ile tego nazbierałem, to na jakiś czas dłuższy raczej nam bezproblemowo wystarczy. Aczkolwiek zobaczymy. Na pewno będę musiał więcej magazynów porobić, bo jak ja zacznę przywozić tyle tych surowców, mogłem więcej tych koszy porobić, bo to jest spoko i zrobimy tych takich pojemników więcej. To robi masakrycznie dużą różnicę. Oj, i tak. Złożymy sobie najpierw tę platformę. Wymienimy po prostu ją za jedną od aluminium. W ten sposób. Z faleryt to będziemy mieli chyba cynk. Malachitu też na miedź znalazłem troszkę, więc też się nada. Dobra, w ten sposób. Czy nie wiem, co z tym węglem zrobić. Dobra, zostawię go na razie w ten sposób, z tyłu. Będę musiał podarabiać tych magazynów naprawdę więcej, zdecydowanie więcej. Drugi piec by się też przydał, bo... no, zaczyna brakować. Nie powiem, że nie. Okej, to trzeba jeszcze złożyć. Podać tam. Mały syf zrobił, wyjedźmy tym ciągnikiem z łazikiem. Oj, dobra. W ten sposób. Żeby tego było tutaj więcej. Tutaj mamy od razu kwarc. Do przetopu lub nie do przetopu. Więcej laterytu na pewno. Okej. Grafit możemy sobie zostawić. Grafit, tak, już pamiętam. Możemy sobie to w sumie wszystko tu pozostawiać, jakby nie patrzeć, bo zaraz będziemy robili z tego resztę surowców. Tutaj lateryt jeszcze.
Zbierajmy wszystko z łazika jeszcze, bo tego troszkę tu mamy. Kolejny organiczny, którego nie potrzebujemy, no ale cóż, co zrobić? Sloty są, gitarka, wszystko pozbierane. I teraz tak, otwórzmy od razu ten grafit. Włóżmy do przetopu miedź. I więcej laterytu. No aluminium nam raczej już brakować nie będzie. Zastanawiam się nad osobnym magazynem na nie, ale no... No cóż. No to by można wbrew pozorom zrobić tak. To tu. I tym oto sposobem możemy sobie dołożyć kolejny magazyn jakby. To astronium przełożę na razie tu, bo granitu i tak tyle nie mamy. Znaczy grafitu i tak tyle nie mamy. Dobra, ja sobie to poprzetapiam. Kolejne cięcie, widzimy się za momencik. Dobrze, moi drodzy, postanowiłem to rozwiązać w taki sposób, że umieściłem tu kolejną platformę, to troszkę przesunąłem. Tutaj nam się wszystko ładnie wytapia, możemy sobie to elegancko przenosić. Tutaj szkło, tutaj aluminium, miedź i cynk. Wszystko jest tak jak ten, tu jakieś odpadki, ewentualnie kwarc tu, astronium tutaj, grafit tu, tutaj amon i lit. Dobra, wiem na pewno, że my nie mamy za wiele żelaza. Żelaza będziemy dużo potrzebowali, bo go niestety nie mamy. No jeszcze tu mam resztki aluminium, patrzcie, w ekwipunku. To jest ciekawe, ile nam się tego udało zbierać. Dobra, walnijmy sobie jeszcze resztki szkła tutaj. A już przetopiłem tak na przyszłość, żeby było. Nazbierałem też sporo w sumie żywicy. Jest jej jeszcze 15 i tak już sporo użyłem, jakby nie patrzeć. No, można to w sumie od razu tutaj podać. Jak chce to wleci do środka. Śmieszny dźwięk jest przy tym. I tak. Ja tu kanistry mam. One są chyba puste. Oj, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Tak, widzę jeszcze tą miedź w ekwipunku, tak przy okazji. Ciebie ją dać. Damy ją chyba tu na razie po prostu, bo nie mamy co z tym robić. Co my potrzebowaliśmy na te panele duże? Miedź, szkło, plastik, grafen. Grafen to chyba robimy z grafitu i z hydrazyny. Hydrazynę mamy, grafit również mamy, możemy zrobić. Więc tak, jedno już mamy, mamy grafen. Plastik, szkło, miedź. Miedź mamy, szkło mamy. To weźmy sobie stąd. I stąd. Co z tym węglem? A na razie odłóżmy go tu. Niech sobie tak nie leży, żeby jeszcze przypadkiem nie zniknął. Kurde, no jak mnie te... No. No, popierdzieli mnie. No, udało się wziąć. Super. Czyli trzy składniki mamy. Musimy jeszcze zrobić plastik. Węgiel i złożony. Węgiel. O, no to super, węgiel się przyda. I złożony... O, ostatni. Trzeba też będzie się udać nakopać te pojemniki. Zrobię ich duże wersje. Pojadę, one pewnie 64 mieszczą. Pojadę, pozbieram wszystkiego, żeby było masę. Typu, wiecie, te 64, tego, żeby po prostu mieć już zapasy wszystkiego. Zobaczymy też, jak te panele duże. Do niej pewnie też platformę musimy dużą zrobić do tych paneli. Tak obstawiam. To zaraz ogarniemy, z czego się to robi. Teraz tak. Nie na tej drukarce? Na tej by się to robiło? Wait, what? Czegoś mi może brakuje. A nie, jest. Ciach, panele. Czy one stoją na czymś? Czy trzeba im podstawkę zrobić? O, to jest pytanie. Jak wygląda tutaj, jakby stały? 8 mocy. Nie ma dużych baterii do tej pory w tej grze. A szkoda. Są tylko średnie. Dostawimy je sobie. Tak, tu jest takie puste pole. Tak jakby je tak wzdłuż postawić. Bo tak, tu mamy zachód, tu mamy wschód. Więc jakby je postawić tak, mniej więcej, to powinny łapać najwięcej, jak jest tylko to możliwe. Teraz to ogarniemy. O matko boska, to się będzie długo drukować. A szkoda. No dobra, no. No poczekamy, no. W następnym odcineczku myślę, że spakuję te łaziki, te wiertła, wszystko. Polecimy na kolejną planetę. Trzeba będzie te teleporty podblokowywać i jądra planet, żeby się móc teleportować wszędzie, no nie?
taki sposób efektywny jest, idąc po prostu w dół, no ale nie chce mi się kopać jakichś takich tunelów, żeby później jeździć, no wiecie, no. Ja jestem jednak osobą leniwą. Trzeba będzie też jakiś tu może, albo tu dodatkową sekcję ustawić i porobić. Oj, nie tak. I porobić sobie od razu. W sumie to można by tą żywicę wypakować, jakby nie patrzeć. Chwila, robimy tak i... O, no powinno sobie samo iść, tak? Dobrze myślę, superancko. Trzeba będzie je pozbierać. Ciach, superancko, elegancko. Gites. Tu mam jeszcze przedłużacz, spoko, dobra, te generatory. W sumie to, czy ja je potrzebuję? Raczej chyba do niczego nie są już mi potrzebne, więc podejrzewam, że można by je, jakby nie patrzeć, kurczę, chyba zezłomować, no bo co z tym więcej robić? To jest naprawdę zerowy koszt zrobienia takiego generatora. Ja go na dobrą sprawę nie potrzebuję, więc można go zezłomować. Zawsze free złom, nie? Tego też sobie weźmy. W ogóle mogę go do eku wziąć? O, mogę. Super. Czyli nie muszę z nim tak chodzić topornie. Szybko się zezłomował swoją drogą. Dużo chyba nie daje, nie? No, bardzo malutko. Akurat jeden złom się zrobi. No, ale super. Dobra. Czy panele się kończą? Ja pierdzielę, ile to się drukuje. Masakra. Bardzo długo, ale widzicie, porobiłem tak mniej więcej tak, coś takiego. I teraz prąd idzie na trzy linie, jest wszędzie połączony, nie ma nigdzie przerwy. Wow, jakie to jest wielkie. Jakie to jest wielkie. Czy to trzeba dawać na jakieś te? Czy nie trzeba tego dawać na żadną platformę i można to tak po prostu połączyć? Wow. Wydawało się to większe na obrazku, jak to się mówi. I to nam 8 mocy daje w dzień. O. A one się same ustawiają. Super. Tam jest... Wait. Tam jest wschód. Tu jest zachód. Czemu z zachodu leci słońce? E? Dziwne. No mniejszą, większą. Ważne, że działa. Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy full energii dostarcza, ale mam nadzieję, że tak. No dobra, myślę, że co, nie będę dłużej wam przedłużał, i tak zrobiłem masakrycznie dużo cięć, których nie chciałem zrobić, ale no wyszło jak wyszło, tradycyjnie, standardowo. Także was za to przepraszam. Mam nadzieję, że wybaczycie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, fajny ten kombinezon. Moonwalka sobie strzelimy, dzięki wielkie, trzymajcie się w takim razie. Zapraszam do oglądania następnych odcinków, gdzie już będziemy powoli zmierzali do endgame'u, ewentualnie porobimy jakieś rzeczy, których jeszcze nie mamy, no bo kurczę, tej grze już chyba nie ma za bardzo co więcej do roboty, jak mi się przynajmniej wydaje. Więc no chyba tyle, dzięki za oglądanie, dajcie łapkę, subka, wbijcie na Discorda, no i zapraszam do oglądania innych serii. Trzymajcie się, pa pa, hej!